Panorama stara się pomóc 13-letniej dziewczynce cierpiącej na rzadką chorobę genetyczną określaną jako dziecięca odmiana Alzheimera. Lek, który jej pomaga, nie jest refundowany w Polsce. Rodzice i przyjaciele Elizy nad ludzkim wysiłkiem zbierają co miesiąc 50 tysięcy złotych, by go kupić. W takiej sytuacji jest kilkadziesiąt dzieci w Polsce, co ustaliła Małgorzata Wiśniewska. Eliza ma 13 lat. Cierpi na chorobę Niemana-Pika. Z powodu braku jednego z enzymów szkodliwe białka odkładają się m.in. w mózgu. Lek, który dostaje, spowalnia jej chorobę. Mamy porównanie to do przypadku naszego syna, który niestety u niego nie doczekaliśmy się leczenia. Nie udało nam się nigdy uzbierać pieniędzy w tamtym momencie i syn dożył 14 roku życia. Rodzina i przyjaciele Elizy zmobilizowali ludzi dobrej woli, którzy zbierają pieniądze na lek. Co miesiąc 50 tysięcy złotych od ponad 3 lat. Cudem udaje nam się zdobyć pieniądze, ale cudem ludzkich serc, ponieważ bardzo dużo osób wpłaca na fundację. Jednym z pomysłów są lalki, które szyją znani ludzie, ale też dzieci w szkołach. Lalki są sprzedawane na aukcjach. Rekordową sumę udało się też uzyskać za lalkę, którą podczas koncertu w Polsce podpisał legendarny gitarzysta Slash. Nie możemy odpuścić, tak? Bo nieleczenie dzieci, które już są leczone, czy przerwa w leczeniu powoduje postęp choroby. W Polsce jest około 40 dzieci z tą chorobą. Co mają ci rodzice robić w tej sytuacji? Jak mają leczyć te dzieci? Czy mają patrzeć na powolną śmierć, czy zbierać pieniądze? Musimy spróbować. Jest ten lek, jest dostępny, jest szansa na pomoc. I ja uważam, że te rzeczy musimy robić. W większości krajów Unii lek jest refundowany. W Polsce, mimo wcześniejszych rekomendacji, uznano, że jest zbyt drogi. Trudno mówić, że tylko koszty i wyłącznie koszty stoją na przeszkodzie. Na szczęście jest tak, że lista leków refundowanych zmienia się co 2 miesiące. To inny przykład. Ci pacjenci chorują na chorobę Pompego, która poraża mięśnie, także oddechowe. Kilka lat temu przyznano im leczenie, z którego korzystają do dziś. Ale dla tych, którzy zachorowali później, refundacji już nie ma. Ci pacjenci bez leku nie mogliby samodzielnie oddychać i pracować. Przez pierwszy rok terapii objawy tak naprawdę cofnęły się o jakieś 6-7 lat. Przyjaciele i rodzina Lizy zdobywają więc pieniądze na lek i mówią, że są gotowi w tej sprawie przez jakiś czas zastępować państwo. 50 tysięcy złotych miesiąc w miesiąc brzmi jak abstrakcja. Najtrudniejsza jest świadomość, że lek istnieje, ale jest nieosiągalny. Trudno sobie wyobrazić los dzieci, których rodziców nie stać na zdobycie takiej sumy. Małgorzata Wiśniewska, Panorama. W Polsce toczy się akcja społeczna pod hasłem Nie marzę się, a marzę o. Jej celem jest pokazanie sytuacji rodziców niepełnosprawnych dzieci. W tym tygodniu rodzice takich dzieci złożyli petycję, w której domagają się, aby opieka nad dzieckiem wymagającym stałej opieki traktowana była jak praca zawodowa. Wspiera ich Joanna Gabis-Słodownik. Sztangistka, która codziennie dźwiga minimum 600 kilo. Na plakacie mama chłopca z porażeniem mózgowym. Rajdowiec trasę szpital-dom musi pokonywać z 3-letnim Jackiem sprawnie i szybko. Lidia w miejskich Himalajach wspina się z 6-letnią Wiktorią w wózku. Maratonka Hanna w ciągłym biegu. Codziennie przebiegam wiele kilometrów za moim synem, który ma 11 lat, głęboki autyzm i nie ma takiej chwili, żeby spokojnie posiedział, postał. Rodzice dzieci niepełnosprawnych są non-stop w pracy. Żeby innym to uzmysłowić, tak symbolicznie nazwano ich zawody. Każdego dnia walczą o siebie i o dzieci. Jest trudno, często z powodu braku ludzkiej życzliwości. Na początku to robiłyśmy tak, że nie mówiłyśmy nic, szłyśmy do domu i płakałyśmy. Teraz, zanim ktokolwiek obrazi nasze dzieci, nas, że nie umiemy wychowywać, po prostu mówimy, że te dzieci są chore, są autystyczne i nie robią tego złośliwie. Rodzice walczą o zrozumienie i o to, by ktoś docenił ich pracę. My chcemy się opiekować naszymi niepełnosprawnymi dziećmi, natomiast nasze państwo niestety nie pozwala nam, bo po prostu mamy głodowe świadczenia. Zofia Kowalska, mama Damiana, codziennie także w roli lekarza, pielęgniarki, opiekunki. Mycie, oklepywanie, inhalacja, bo też ma astmę. Damian ma też padaczkę, a ostatnio jego żołądek przestał już pracować. Od urodzenia choruje na porażenie mózgowe. Pani Zofia nie chce oddawać syna do placówki opiekuńczej, za którą tysiące złotych płaciłby samorząd. Chce być z synem i jest z nim non-stop od 22 lat.
to jej praca. Co miesiąc dostaje 773 zł. To świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek, niewaloryzowany od 10 lat. To świadczenie nie wnosi nam nic, bo te 81 składki emerytalnej, którą za nas odprowadzają, tej emerytury z tego nie będzie. W momencie, kiedy dziecko umiera, taki rodzic zostaje z niczym, ze zniszczonym kręgosłupem, ze zniszczonym zdrowiem. Rodzice od lat protestują i słyszą obietnice zmian. Domagają się od państwa uznania płatnego zawodu rodzica asystenta. Te postulaty są brane pod uwagę w tworzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programie. Ministerialny plan programu pomocy w ciągu kilkunastu dni rodzinom osób niepełnosprawnych zostanie przedstawiony. A kiedy mama Damiana i inni rodzice usłyszą już nie o planach, a konkretnych decyzjach, wciąż nie wiadomo. Joanna Gabis-Słodownik, Panorama.